Wustu, Leśny, Borowików. Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej. Więc drodzy Państwo, zapraszam na najnowszy film. Oto z lasu, z grzybobrania, województwo świętokrzyskie, lasy świętokrzyskie. No i dzisiaj na tą chwilę mamy 13 września 2020, godzina jest właśnie równa 6, jeszcze ciemno w lesie i w ten niedzielny dzisiejszy dzionek zapraszam Państwa na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc tak mówię, kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Zobaczcie, pomału się rozwinie, ale w lesie jest ciemno. Ciemno, powiem Wam, ciemno. Zobaczcie sami, że jest ciemniutko. Ja jestem tutaj, gdzie jest mniej więcej golutko. I tak sobie chodzę, zanim się nie rozwidni na dobre. I na tą chwilę znalazłem już jednego borowika, takiego ogryzka. I tu rosną dwa następne, ale raczej sam korzeń. I tutaj taki ogryzek. Zobaczcie, to nawet nie ma co naliczać, zbierać, więc tylko wyciągnę korzeń z obydwu, tak aby to nie gniło. W środku przykryjemy i tak mówię, na początek mamy jedną. I tak widzicie, drodzy Państwo, weszłem blisko w lesie, tam głębiej jest ciemno, zobaczcie sami, a ja chodzę sobie tutaj, gdzie jest mniej więcej widniutko, już coś tam widać i zbieram, spróbuję zebrać grzybki. Napotkałem takiego przy wejściu ogryzka, ale jak to się mówi, nabiłem, sztuka to sztuka, nie inaczej. No i pomalutku pochodzimy w tych miejscach, gdzie jest jeszcze widno. I zaraz wejdziemy w swoje miejscówki. Albo tam, gdzie nas nogi poniosą. Za leśnymi przyjaciółmi. Ale to musimy jeszcze chwilę poczekać. Ale na wejściu grzybek jest. Co cieszy. I oto w tym wszystkim chodzi. I tak mówię, zapowiada się dzisiejszy niedzielny dzionek grzybowo, a czy okaże się w pełni obfitym dniem z dzisiejszego grzybobrania, zobaczcie sami. Więc zapraszam serdecznie na mój skromny grzybowy film. Chodzę, chodzę, szukam pomalutku, dopóki się nie rozwidni, nie zrobi się widniej. Będę musiał tak tryptać w tych miejscach, ale tutaj coś jest, tylko nie wiem co jeszcze, ale nie, 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 nie. Drodzy Państwo, to jest psi grzybek. Psi grzybek, to nie o to chodzi, więc szukamy borowików, prawusków, prawdziwych grzybków w tym lesie. Pomału las się budzi do życia, ptaszki śpiewają, a my dreptamy, szukamy grzybków, chodząc pomalutku po lesie. Oczywiście w tych miejscach bardziej nadających się
do szukania grzybów, tam gdzie mniej więcej jest widmo. Pomalutku, powolutku krąży, pyza po leśnym ogródku. Tam jeszcze głęboko w las, gdzie jest ciemno, nie wchodzimy tylko w tych miejscach odkrytych i bardziej widocznych. Okej. Ptaszki ładnie śpiewają. Wchodzimy głębiej w las. I pomalutku, oj, jest, drodzy Państwo. I o to w tym wszystkim chodzi. O to w tym wszystkim chodzi. Jedziemy tracić czasu na pokazywanie za dużo tego grzybka, ale jest pierwszy w końcu taki fajny już borowik z świętokrzyskich lasów, świętokrzyskiego lasu, więc go machniemy do koszyczka, ale najpierw go trochę sprawdzimy. Widzę drugiego widzę. Jest jeszcze ciemno, ale już drugiego widzę, mniejszego, i mamy dwie sztuki. Pomału tutaj pochodzę, ale już mamy dwie. Oj. Oho, jaki fajny ten jest prawusek, głęboko zakorzeniony w ziemi. I zobaczcie sami i podziwiajcie. I tu kolejny. No, zapowiada się pięknie. Pięknie. I jeszcze raz pięknie. Po prostu wszyscy bajecznie pyza. Bajecznie. Cztery sztuki, więc obczyścimy fru do koszyka i szukamy dalej. Jeszcze ciemno, ale kolejne prawuski z niedzielnego wypadu. Tak się prezentują. Trzy sztuki. Ale jeszcze dla mnie jest ciemno, żeby wejść dalej w las, więc wystarczą nam na razie te trzy sztuki, które napotkałem, i za chwilę idziemy głębiej w las. Tutaj za drzewem był czwarty bąbelek, więc delikatnie go smykniemy. Nadetniemy tak, aby go sprawdzić. No i oczywiście przytulimy. Zobaczymy pomalutku. I myślę, że dzisiaj będzie pięknie z grzybkami. Jak zwykle jakiś cel sobie trzeba narzucić, tak aby zachętą było do dążenia do celu, do realizacji celu wyznaczonego przez siebie. To powiem, nie będę liczył mniej więcej 100-200 borowików, tylko powiem, ma być kosz cały czubaty. Czubaty ma być kosz. Tak, po rączkę do licznika z górką. Ma być z górką. A czy się uda, zobaczycie to Państwo sami. Więc zostańcie ze mną i zobaczymy. Malutku zbieramy, obcinamy krótko, bo tak powiedziałem, noga dla mnie jest najmniej atrakcyjna dzisiaj, gdy jest bardzo dużo borowików, więc proszę nie pisać, tak jedna z pań, że szkoda,
że bardzo grubo obcinam, dużo grzyba marnuję. Ja dużo grzyba nie marnuję, tylko po prostu nie zabieram, jak dużo jest grzybów. Nóg interesują mnie tylko w większości czapki, no i troszkę od czapki, małe to raczej calutkie do marynaty. I tak mówię, nie interesują mnie nogi, jest wybór, więc nie ma co pisać, że marnuję dużo grzyba, bo to jest noga, która mnie nie interesuje. Więc każdy niech zbiera co chce, znów jak chce, ile chce. Tak, wędlinę czy kurczaka, jeden lubi łódko, drugi lubi skrzydełko, więc zostawmy to do własnych potrzeb, co kto w danym dniu potrzebuje. Ja na grzybach, gdy grzyby są, bo u mnie jednak są, widzicie, jest dużo co roku grzybów, więc skupiam się tylko na pokazywaniu dla was grzybów i do domu to wszystko targam. Nie mam samochodu, na skup z tym nie jeżdżę, ludziom rozdaję, więc korzeni grubych ich nie będę im rozdawał, tylko mniej więcej czapki, z tych małych oczywiście całe grzybki, a z tych wielkich same czapeczki, bo próchno i korzeń mnie nie interesują. I koniec na tym, kropka, i już nie będę wracał po prostu do tego, ale odniosłem się do koleżanki, zobaczcie sami, która do mnie ostatnio napisała. Więc droga pani, każdy niech zbiera jak zbiera, mnie interesują po prostu w większości tylko czapki, a nie korzenie. Pomału koszyczek się napełnia i szukamy ładnych sztuk. Zobaczcie. I teraz robię w ten sposób. Tyle. Sztuka zdrowe. I to też jest zdrowe. W połowie, ale korzeni, widzicie, sprawdzam. Korzeni nie biorę, bo nasuszonych mam dużo. Interesują mnie tylko kapelusze. W większości grzyba. Zobaczymy, która godzina. 6:31. Ok, ale jeszcze czekam, aż się rozwidni, zrobi widniej. I tu widzę sztukę. No zobaczcie, już się napełnia. Ale tu mamy borowiczka, którego przytulimy. Tam nie. Raczej nie. Tak mówiłem, ale tu jest. Tu jest drugi. Prawusek. Mamy dwie sztuki. Więc robimy krótko. Pół grzyba od razu sprawdzamy. Zdrowe i biorę tylko tyle. A nogi mnie nie interesują. Nie to jest, że marnotrawstwo, tylko jak jest grzybów na tyle, to wybieram to, co mnie interesuje. Nie będę wszystkiego nosił, targał po lesie i później jechał z samymi korzeniami do Kielc. Tu postawię dwie. A ten jest fajny grubasek, więc go fajnie obczyścimy. I tak wybieram sobie grzybki jak chcę. Zbieram jak chcę. I mamy 3 sztuki z niedzielnego wypadu.
nabijamy ifru dalej między krzaki. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Krótko bokiem. Pomału się koszyk napełnia. Zobaczcie, drodzy widzowie. Obe zbieramy. Ludzi jest sporo, sporo słyszałem. Ja cały czas uciekam. Sporo jest ludzi w tym lesie. Ale las jest duży, więc zawsze coś można trafić. Zobaczcie, kapeć dla mnie w pełni grzeb wyrośnięty. On będzie zdrowy, tylko bardzo oszamany. Ja wolę jednak takie osobniki niż takiego. Ten nadawałby się idealnie do suszenia, ale wiecie, to trzeba nosić. A ja mam zamiar dzisiaj ładnych grzybów mniej więcej nazbierać, więc tego zostawimy dla innych ludzi, którzy zbierają grzybki. Bo chcę, aby jak najwięcej mi grzybków dzisiaj weszło do koszyka. Więc szukam tych takich fajniejszych, ładniejszych. Normalne przecież, że jak się grzyb pokroi, ususzy, to czy ładny, czy brzydki, wyjdzie to samo. Ale dla oka chcę zbierać jak najładniejsze okazy. Tego przytulimy i zobaczcie, z tamtego ile jest szczapki, ile by było do suszenia, do przetworów. Nic z tego, ale widzicie, wolę przytulić tego, bo ma białe sitko i jest młodym grzybem, niż z zielonym sitkiem w pełni dojrzały. Sztuka to sztuka i tak mówiłem, każdy niech zbiera to, co lubi, jak lubi, ile chce, jak chce. Śmigamy dalej ku leśnej przygodzie. I tutaj widzę górecki kupeczki.
dwa małe, to przykryjemy, urosną na bank. Tam co oderwał się. I tu zobaczcie pod ściółk górecki, kupeczki. Resztę przykrywamy. Górecki, kupeczki. Dobrze, już raczej nie rozgrzebuję. Naliczamy. Idziemy dalej. Mamy 14, tam 15. I tu 16. 17. 17 sztuk z jednego miejsca. Powiem tak, jest sporo ludzi, ja cały czas uciekam od nich, bardzo, niedziela, bardzo dużo ludzi jest, więc nie pokazuję, ale uciekam. Oj, to jest teraz tyle, zobaczcie, a tutaj, tak mówię, ludzi jest sporo.
więc od nich uciekam tak, żeby w samotności zbierać grzybki w ciszy. Nie lubię nawoływania się, tak jak co byłem z Karolem. Chłopak był ze mną pierwszy raz w tamtym lesie, więc musieliśmy się pilnować. Nawoływał mnie, pilnował się. I teraz taka trójeczka. Trzy sztuki i szukamy dalej. I pomału kość się napełnia. Tu widzę jeszcze dwie, a godzina jest 7:12. O, słychać już kogoś tam, jak zasuwa. Więc widzę tu dwie sztuki obok i zasuwamy dalej. Zobaczcie, mamy piękną sztukę, drugą piękną sztukę i tam kolejne prawózki. Ale konkurencja za drzewem nie śpi, więc musimy dalej odbijać, szukając naszych leśnych przyjaciół. Tu jest kapeć, ale takich kapci nie zbieramy, więc uciekamy dalej od grzybiarzy. O, Dawid, co? Nie, idę stąd, bo zamiejscowi przyjechali w te lasy. Po rejestracjach widać, że wszystko spoza Kielc, więc teraz będzie takie darcie, przepraszam, mordy, bo nie znają lasu, nawołują się, więc ja tego nie lubię, więc zawijam się, drodzy Państwo, dalej, gdzie już nie ma tego darcia japy. Ja mam wypoczywać w lesie, a nie słuchać nawoływania innych zbierających grzyby grzybiarzy. Oj, widzę sztukę, którą przytulę, i tu druga. Zaczyna gryziona sam łebek w takich dziurawcach, sam łebek. I tutaj obetniemy w ten sposób, sprawdzając. Grzybek jest czysty. Ale tylko rozglądam się. Ale tylko widzę jedna sztuka, więc delikatnie, bo takie ładne, to delikatnie, zobaczcie, jak najmniej, żeby go zmarnować, tak, żeby jeszcze oczko się nim nacieszyć, więc delikatnie, zobaczcie. I teraz letkę nacinamy, sprawdzając go dokładnie, jest dobry, idealny, wręcz. Dlatego mówię, krótko obcinam. Tak to już bym miał pełen koszyk prawie, jakbym całe korzenie, z całymi korzeniami zbierał. Ale korzeni ja nie zbieram. Ok. Usiądziemy i przytulimy tego prawózka.
oraz tego korzeń wyjmiemy, tam dalej rosną, zobaczcie, pod spodem nisko jeszcze były taki, a resztę zakrywamy i mamy świętokrzyskie borowiki, piękne, ładne i zdrowe. Zobaczymy. Tniemy dopóki, o, czysty, tu już dziur nie ma, młody grzybek. No i tego od razu krótko. Robaczywy. Krótko. I sama czapka. Zobaczcie, ile odeszło robactwa. A ja mam 4 sztuki. Szukamy, rozglądamy się. Najważniejsze, że nie ma ludzi. I coś się trafia. Tak mówiłem, to jest teraz inny las, tak wygląda. Zobaczcie. I w tym lesie, teraz tutaj zbieram, samochodów nie słychać. Bo to jest całkiem inny las, tak mówię. W Świętokrzyskim mamy dużo lasów, więc wybór mam. Tam, gdzie pokazywałem to na filmie, najczęściej co lubiłem zbierać, opublikowałem film, więc bardzo dużo ludzi tam przyjeżdża. A ja lubię, wiecie, w ciszy i spokoju odpoczywać. I tak sporo tu było ludzi na początku, ale las jest duży. Nie chodziło już o grzyby, żeby zbierać w tom i z powrotem jak pielgrzymka. Więc uciekłem dalej. I na razie sam jestem w lesie. Co sami widzicie. I nie ma żadnego nawoływania się, darcia japy, jak to się mówi. Jest cisza i spokój. I jest bajecznie. A jak jest cisza i spokój, to zawsze coś się w takim lesie natrafi. Tylko trzeba dobrze się rozglądać. Tak jak tutaj. I o to w tym wszystkim chodzi, aby odpocząć w miejscu, które najbardziej lubimy i kochamy. Jeden, dwa, trzy i tu. Cztery.